Dzień dobry, witam serdecznie na naszym spotkaniu wspólnie z moim zastępcą Jerzy Wolskim, z którym byliśmy w Warszawie po odbiór tej pięknej nagrody, a także ze skarbnikiem. Chcielibyśmy Państwu pochwalić się i przekazać te informacje, choć na pewno część Kołbrzeżan już wie, nie tylko Kołbrzeżan, ale z Polski też mieliśmy telefony z gratulacjami, bo to jest bardzo dobre miejsce koło brzegu, bardzo wysoki wynik oceny naszego miasta. Ranking samorządów, który organizowany jest od kilkunastu lat, w tej chwili była edycja 11, pokazał, że Kołobrzeg dobrze się prowadzi, tak można powiedzieć, bo w różnych kategoriach jest ta ocena. Ta ocena jest bardzo obiektywna, ponieważ dane są brane z ministerstwa, a co jest bardzo ważne, a po drugie to złotówki nie zapłaciliśmy za ten ranking. Zresztą ja nie mam zwyczaju płacić za jakikolwiek ranking, jakiekolwiek pieniądze. Ja tylko odniosę się do tego, co jest napisane w takim skrócie, żeby za dużo nie mówić, ale jak ktokolwiek wczoraj otwierał Rzeczpospolitą, spojrzał najlepsi. Gdańsk w kategorii miast na prawach powiatu, Kołobrzeg w kategorii miast miejsko-wiejskich, no i Zielonki to jest gminy wiejskie. W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich pierwsze miejsce 11 edycji zestawienia zajął Kołobrzeg. I tu uśmiecham się, bo to jest naprawdę wielka, bardzo wielka radość. Cały trud 2014 roku wszystkich nasz Kołobrzeżan został doceniony. Kołobrzeg ma jasną strategię rozwoju. Chce być super atrakcyjnym i nowoczesnym uzdrowiskiem, a jednocześnie dobrym miejscem do życia. Stąd inwestycje, na które miasto garściami czerpie z funduszy unijnych. Są one ukierunkowane przede wszystkim na budowę bazy turystycznej i poprawę dostępności komunikacyjnej w naszym rankingu. Kołobrzeg został też doceniony za tworzenie dobrych warunków do rozwoju biznesu czy współpracę z organizacjami pozarządowymi. Ja może pokażę ten dyplom, wstanę, żeby lepiej było widzieć. Proszę bardzo. O, i to jest ta statuetka, tylko pierwsze miejsce. I to będzie stało na bardzo ważnym miejscu w tym gabinecie. Bardzo wysokie czwarte miejsce zajęliśmy w innowacjach. I tu w tym momencie mam tą okazję serdecznie podziękować mieszkańcom naszego miasta, którzy wspólnie z nami, z urzędnikami wypracowali to pierwsze miejsce. Bez was byśmy na pewno tego pierwszego miejsca nie mieli. Ale szczególnie całej branży turystycznej, przedsiębiorcom, radnym tamtej kadencji i nowej kadencji, stowarzyszeniom i organizacjom kołobrzeskich instytucji, zarządowi, pracownikom miejskich spółek, dyrektorom miejskich placówek, dyrektorom szkół, przedszkoli, nauczycielom, współpracownikom, ludziom kultury i ludziom sportu. Także serdecznie wielki ukłon kieruję do Kołobrzeżan. I to jest sukces nas wszystkich, Kołobrzeżan. My to wypracowaliśmy ciężką, solidną pracą. Proszę bardzo, jakie macie Państwo pytania? Będziemy starali się odpowiadać. To ja zapytam, czy w poprzednich 10 edycjach Kołobrzeg był już tam otworzony? Tak, mieliśmy drugie miejsce w 2012 roku, w innowacjach mieliśmy pierwsze miejsce, a w 2014 roku było drugie miejsce za całokształt, za dziesięciolecie i to był też bardzo wysoki wynik. No ale pierwsze miejsce to jest pierwsze miejsce, to jest najwyższe miejsce i tak jak już powiedziałem, ta radość była nasza tutaj z Jerzym Wolskim bardzo, bardzo duża. Zresztą wielu, jak już powiedziałem, mieszkańców Kołobrzegu dzwoniło, wysyłały smsy, maile z gratulacjami i z taką informacją, że też się cieszą. Choć nie ukrywam, że staram się nie zaglądać na portale, bo jest taka grupa, która nie wierzy w to, ale my ich przekonaliśmy tym, że ta kapituła ludzi bardzo poważnych, która jest pokazana w tej chwili na ekranie, na czele z panem premierem Buzkiem, od wielu lat prowadzi to, ten ranking, znaczy tą kapitułę. Jest to kapituła prowadzona przez Rzeczpospolitą. No nie ma o czym tu mówić, ale to jest bardzo sprawiedliwa i obiektywna ocena i tu trzeba powiedzieć, że jak najbardziej zasłużyliśmy na to, żeby być. I tak jak co roku, praktycznie jak
jestem na tym rankingu, to premier Buzek mówi tak, no i znowu Kołobrzeg. I znowu Kołobrzeg, bo Kołobrzeg pracuje na to, żeby być w tych rankingach na wysokich miejscach. Jest tam wspomniane o pozytywnym klimacie do rozwijania przedsiębiorczości. I jak został to zmierzone? Na jakiej podstawie został oceniony, że jest dobry klimat dla biznesu? No na podstawie danych ilości firm, które są w Kołobrzegu istniejących. Nowo rejestrowany. Zresztą ja to widzę u nas bynajmniej w urzędzie, jak się pomaga ludziom, którzy chcą otworzyć wszelkie biznesy, czy prowadzą te biznesy. My nie przeszkadzamy, tylko pomagamy. Oczywiście są niektórzy, którzy są niezadowoleni z tego, bo zalegają z podatkami, bo zalegają z płatnościami, ale do tego jest też urząd, żeby to robił, co jest w jego kompetencji i obowiązkach. A po drodze jeszcze z kolegą Wolskim byliśmy w pięknej firmie Tubondzin, gdzie 1200 metrów tarakoty i glazury na hospicjum, żeśmy bardzo pięknie załatwili ten temat. Jeszcze pytania? Taki sukces, tak mało pytań? Czy to wszystko już jest... Czy jeszcze szok przeżywacie? Nie?